Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd rynków, was ulubiony. No i co się dzieje? Wzrosty na Bitcoin, niesamowite są. No, co mogę powiedzieć? No to, co mówiłem. Także tutaj, bez zmian. Pozycje i wszystkie moje longi długoterminowe dalej w grze. Korekty do kolejnego miejsca nie dostałem. Jednak mam zakupy stąd. O czym was już informowałem od dłuższego czasu. No i targety 76-78 tysięcy dolarów w końcu zostaną osiągnięte w najbliższym czasie prawdopodobnie. Także tyle. Co jeszcze powiem o Bitcoinie? Tak jak tutaj mówili, o, dlaczego tutaj tylko połowę wziąłeś zysków i ci wybiło na break even? To jest system. Ja handluję pod swój system handlu. Zobaczcie, zajmowałem tą pozycję tu, nie wyszło. Ok, wziąłem 50% zysku. Zająłem pozycję tu i trzymam po swój target. Nic się nie zmienia. Po prostu. I takie nudne podejście do tradingu gwarantuje wam sukces. Co dalej na Bitcoinie? Nic. Czekam. Czekam, zarabiam i tyle. Mówiłem wam, co obstawiam, także tutaj bez zaskoczeń, jeśli chodzi o moją analizę długoterminowo. Pewnie kogoś interesuje, czy spodziewam się wyższych targetów typu 110 tysięcy dolarów i tak dalej. Tak, jak najbardziej. Jednak na ten moment obserwuję te poziomy i w nich będę podejmował decyzję, co zrobić. Na ten moment nie robię nic, po prostu. Na ten moment nie robię nic. Tylko i wyłącznie obserwuję. Ok. I tyle. Także, jeśli chodzi o Bitcoina, nic się tu nie zmienia. Jeśli chodzi o Solanę, też tutaj to, co mówiłem, że Solana będzie outperformować i zakupy na Solanie cały czas były przeze mnie umiejscowiane i całe portfolio long-termowe, które możecie uzyskać poprzez dostęp do mojej grupy bądź dołączając do grupy Świat Krypto. Linki wszystkie znajdziecie w opisie. Na Solanie cel dla mnie to jest 193 dolary. I tak to wygląda, jeśli chodzi o Solanę. Następnie długoterminowo 230, 268 i 293. Także tutaj tak to widzę, jeśli chodzi o rynek krypto. Przejdę do DXY i trochę wam opowiem o tym, czego się spodziewam właśnie na indeksie dolara. Na indeksie dolara jesteśmy w mojej strefie podażowej, z której spodziewam się delikatnej korekty. Tej korekty na ten moment nie dostaję i to, co wam mówiłem, że spodziewam się tego, że będziemy umacniać dolara do kadencji. I po tym spodziewam się dopiero shortów na dolarze. Do tego czasu spodziewam się umacniania dolara. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje podejście i moje, że tak powiem, zapatrywanie się na analizę DXY, także tutaj też bez zmian. Na ten moment nie mam żadnego sygnału na to, że będziemy lecieć wyżej. Tutaj mam zaznaczone targety. Dla mnie takim miejscem, do którego podlecimy na indeksie dolara, jest to 104,831 i z tego miejsca spodziewam się zawrócenia. I w zasadzie tyle. I na to czekam. Teraz tak na dobrą sprawę, wszystko już jest w grze. Także cała moja tutaj, że tak powiem, analiza i wszystkie moje tutaj pieniądze, które postawiłem, są po prostu w pozycjach, więc po prostu czekam. Nic więcej. Tak jak mówię, 90% czasu czekam. Trading jest niesamowicie nudny, jeśli macie system i się go trzymacie. Nie ma tu miejsca na jakieś, nie wiem, o, może pójdą w górę, sentyment jest sraki, siaki, taki i owaki. Nie ma to generalnie znaczenia. To, co zarabia na rynku, to jest trzymanie się trading planu swojego własnego, skupianie się na sobie jako trader i po prostu podejmowanie racjonalnych decyzji w długim okresie czasu. Także jeśli chodzi o DXY, też bez zmian, porównując do poprzedniego przeglądu rynków. Wybaczcie, ale nie pamiętam już, co było w tamtym przeglądzie rynku, względu na to, że codziennie nagrywam daily update i codziennie to aktualizuję i po prostu mi się to rozlewa, jeśli codziennie rano wstaję i przed godziną 9 robię wam aktualizację tego rynku, po prostu mi się mylą te materiały i to, co już mówiłem 3 dni temu, to po prostu tego dokładnie nie pamiętam, no bo jest to aktualizowane i powtarzane przeze mnie na bieżąco. Jeśli chcesz mieć dostęp do takiego daily update, to pokażę ci, jak to uzyskać. Jeśli byłbyś zainteresowany właśnie dołączeniem do grupy w pakiecie podstawowym, no to tutaj jest strona, przez którą możesz dołączyć. Tutaj nie musisz wypełniać formularzu. Jeśli jednak interesuje Cię współpraca ze mną, no to musisz wypełnić formularz, spełnić wszystkie warunki współpracy, zostać przeze mnie zaakceptowanym i podjąć ze mną współpracę. To już zależy od tego, co chcesz na dobrą sprawę uzyskać. Link masz w opisie, możesz dołączyć do Discorda całkowicie za darmo i zapoznać się z ofertą. Także jeśli chodzi o krypto, jeśli chodzi o DXY, to byłoby na tyle. Przejdę do eurodolara. Na eurodolarze osiągamy cel, który wyznaczałem dzisiaj rano, czyli właśnie wybicie tego szczytu przed sesją. Jeśli chodzi o eurodolara, tutaj bardzo fajny sygnał i spodziewam się tego, że jeśli DXY zacznie się osłabiać, no to będziemy atakować ten cel na
eurodolarze. Na ten moment sygnał jest na to, żeby wykonać większą korektę do 1.10 i tego się spodziewam, jeśli chodzi o eurodolara. I tak to wygląda, jeśli chodzi o moje spojrzenie na właśnie eurodolara. Przyjdę do DAXa. Jeśli chodzi o DAXa, cel tutaj nieosiągnięty, zabrakło minimalnie do wybicia szczytu, zawracamy, celem lokalnie teraz staje się dołek i to, czego się spodziewam, to wybicia tego dołka, który znajduje się właśnie tutaj, zaliczenia głębiej tej strefy i z tego miejsca dalszej jazdy po szczyt, jeśli chodzi o właśnie DAXa. Look Nation, nazdaczka, robaczka, nazdaczek, robaczek, cały czas cel, ten, który Wam już wyznaczyłem 9.09. Jest to 20 800, także punktów na DAXie, na Nasdaqu i na to tutaj czekam, także jeśli chodzi o Nasdaqa, to byłoby tyle. No i co, taki nudniejszy przegląd rynków, nic się nie zmienia, wszystko idzie wedle tego, co zaplanowałem. No co, trzymam się planu, zbieram profity powoli i tyle. Pozdrawiam serdecznie.